Rada Bike Travel w komplecie. Wszyscy w dobrych humorach. Nic nas nie boli. Potem nas wszystko będzie bolało. W sumieniu. Wszystko się okaże. No to koledzy jadą właśnie w drogę na wycieczkę. Będą zwiedzać. Co prawda nie wiem co, ale długo i wytrwale. No panowie, go. Ale niestety nikt z nami nie chciał jechać. Jedziemy. Boją się, no właśnie. Wiedzą, że jesteśmy w szczycie formy. Dlatego nie chcieli z nami. A teraz krótki test kondycyjny. Za chwilę wszystko się okaże, kto jest przygotowany do naszej wyprawy. Ja na pewno. Ja jestem przygotowany po dwukryć. A więc jedziemy. No ale dajemy radę na razie. No, chyba się uda wszystkim. Adam wyjechał, brawo. Alan tak samo, Romek też. Ja też. Dawid prowadził, widzisz? Ja. Nie, zaszczyt. Jechał. Piękny widok. Tak, tam w oddali nasz piękny zalew Dzieśkowicki. Więc wszystko jest w normie. Jedna pomyłka. Zatrzymaliśmy się, żeby trochę drzewa wziąć. Także po przejechaniu 3 km utknęliśmy w lesie. Nie, żartuję, jest wszystko. Dawid się w końcu pomylił. Wszystko gro. Wszystko jest w normie, pierwsza pomyłka. Dopiero 8 km. Dopiero Dawida chcemy zakopać w lesie po 10. 8 km dopiero. Nie, szacunek. Bo zawsze ten nie fikam, bo tak. nie dojadę do domu. Nie będziemy cię spadlęcić. Alan, uważaj. Zawczas na kąpiel. Jednak żeśmy pobłądzili. Indianie, nie wiem czy uciekać. Szczepu Dakota. Wystraszymy się. Prosto? Prosto. Tak. Myślę, że żeby ich nie zaczepiać. Moment, stop! Piachy. Ale cieniarze. Tak. Alan. Kurde, to słowo wjechać normalnie. Burzowym ci nie kozą wstawa. Dawid mówi. Gdyby nie Alan, to byśmy wyjechali. No bo zablokował w nos. Zablokował. Ruiny dawnej cementowni. Ja nie obejmę tej świeczki. Nie zrobię, to jest za dobrze.
Wracało się ładowanie. Jedź co ty na górę, hej! Tomek! No właśnie, wydarzyła się taka historia, że spobędziliśmy piąty raz z GPS-em. Jaki piąty? Jaki piąty? Dawid chciał mi, bo dawno nie jechałem, zaprezentować, jak funkcjonuje nasz nowy GPS. 40 km, kumary gryzą, jak pis. Gdzie? Ale jest co, okay. Co to jest kumar? Uwaga! Uwaga! W lewo i zaraz za mostkiem w prawo. A idę w prawo. Nie. Ale proszę. Zaraz idę w prawo. Jak tam panowie? Dobrze, dobrze. Twardy, twardy trzeba być. Nie miękki. Okolice Jaworzna. I sieć. Chyba tu. Ja chłopcy, to jest to. No dlatego mnie to tak zmyliło, bo niby tutaj, a niby nie. Dobrze, że tego kamera nie oddaje. Na kamerze tego nie widać, ale wiesz mamy co, dzisiaj wiesz co, jaki dodatkowe doznania zapałowe. Jak jedziesz pod górka czy z górki, to nie widać wzniesienia, kurde właśnie. Zawsze można płasko. No, no ja. Ale pachnie pięknie. Co? Chodźcie, bo tutaj jest bardzo, tu są bardzo fajne tereny. O, już Dziećkowice powoli dojeżdżamy do celu naszej podróży, czyli do Imielina, niektórzy do Chełmu. Jak tam panowie? Dobre to było, co na koniec? Jedziemy, jedziemy. W ogóle
ogóle mnie to nie zaskoczyło do mnie. W ogóle? Jak tam Romecku? Dobrze, dobrze. Już na górce. Teraz z górki. Teraz już z górki. Tak, jesteśmy już w rynku. Wszyscy cali. Tak jest, zdrowi. Odpowiednio zmęczeni.